po stronie dochodów będziemy mogli liczyć na prawie ponad 80 tysięcy z tytułu tak naprawdę refundacji poniesionych przez nas kosztów, refundacji, którą będą musiały ponieść okoliczne samorządy. To tak naprawdę wynika ze zmian w ustawie o systemie oświaty od 1 września i z artykułu 79a. Na mocy tegoż artykułu od 1 września dzieci, które są z innych gmin, a uczęszczają do naszych przedszkoli, mówię o przedszkolach publicznych, samorządy w 100% ponoszą koszty wydatków bieżących, jakie ponosimy na dzieci uczęszczające do naszej przedszkoli, z pomniejszeniem dotacji, jaką otrzymujemy z budżetu państwa. I już państwo pewnie wiecie, dlaczego przedszkola 3 lata temu zostały wyłączone z reformy finansów publicznych w gminie Wojnik, czyli dlaczego nie likwidowaliśmy na przykład przedszkola w Łoponiu. A to dlatego, że wiedzieliśmy, że te zmiany będą i te gminy, które wiedziały o tych zmianach i do tego się przygotowały, dzisiaj będą przez najbliższe, myślę, kilka lat z tego korzystać. Jak państwo sobie pomnożycie kwotę ponad 80 tysięcy, to jest za 4 miesiące razy 3. Za rok możemy liczyć na kwotę ponad 250 tysięcy. W przypadku Łoponia to jest kwota blisko 9 tysięcy złotych, którą gmina Dębno będzie co miesiąc musiała nam płacić za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci. Co tak naprawdę świadczy o tym, że tak mówię, nie opłacało nam się likwidować jakiekolwiek przedszkole w związku właśnie z tymi zmianami, które wyszły od 1 września. Kto o tych zmianach wiedział, do tego się przygotował, tak mówię, będzie z tego przez najbliższe lata korzystał. A ile my mamy oddać innym? Już mówię. Ja na razie czerpię informacje tylko i wyłącznie na zasadzie informacji telefonicznej. Dzwoniłem do Tarnowa, bo tak naprawdę to jest jedyne miasto, co do którego miałem obawy, że może przyjdzie, że tak powiem, dość duża liczba dzieci. Ale okazuje się, że oni podjęli taką politykę na własne nieszczęście, że z informacji uzyskanych z Wydziału Edukacji, aczkolwiek to będzie pewnie potwierdzenie w październiku, oni nie przyjmowali w ogóle żadnych dzieci z innych gmin. Przyjmowali tylko i wyłącznie swoje dzieci. Aczkolwiek, tak mówię, potwierdzenie tej informacji będę miał w październiku. W dzisiejszej poczcie, którą pani wydarzy jeszcze mam siebie, jest obciążenie, jest nota stawiona. Ale to jest niepubliczne. Tak, ale to są groszowe. Tak, to jest niepubliczne. Bo to niepubliczne zawsze były, prawda? Ja mówię o publicznych przedszkolach. Dziękuję, to, że mam uzupełnienie do zmian. Pani a sobie... jeszcze mogę zapytać pana dyrektora. Jest to zwiększenie wydatków wszystkich placówek oświatowych o 512 tysięcy. Już mówię. To jest tak, duże państwo, tak, tak, ale jak państwo pamiętacie z wakacji, to myśmy, no ja musiałem zapożyczyć, bo gros z tego zwiększenia to jest zapożyczenie na projekty, które musieliśmy ratować. Jak państwo pamiętacie, z uwagi na błąd dokonany przez Urząd Małopolski, myśmy musieli ratować tak naprawdę projekt Maluch. Ja tak naprawdę ściągałem pieniądze z wynagrodzeń, to jest raz. Dwa, to jak państwo wiecie, budżet jest ruchomy i wszelkie, że tak powiem, sprawy remontowe czy wydatki inwestycyjne, co tak naprawdę było zapożyczanie w ramach planu finansowego szkół. Ale tak naprawdę przewidywane wykonanie, które państwo macie w raporcie, nie będzie w ogóle odbiegać od przewidywanego wykonania na koniec roku. Także to nie jest tak, że są jakieś braki, tylko tak naprawdę to jest zakopywanie takich domków, które powstały w wyniku tego, że były przesuwane środki na raz, że na projekty, dwa na remonty, bądź inne, że tak powiem, działania typu półkolonie, typu projekty, które byliśmy zaangażowani. Czyli ten budżet, który był uchwalany w zeszłym roku, będzie w miarę... Znaczy nie, przewidywane wykonanie na koniec roku w zakresie oświaty to będzie zbieżne z tym przewidywanym wykonaniem, które ma pan w raporcie, który robiłem za lata 2022-2014. Także tutaj cały czas potwierdzam, że wydatki bieżące są bilansowane przez subwencję oświatową. Znaczy to tak musi być, prawda, no bo i szkoła w Oponiu, w Wilówce jest na przykład poniżej, prawda, średnich wydatków bieżących i oni otrzymują cały czas dotacje według subwencji oświatowej, czyli subwencja oświatowa po prostu przykrywa ponoszone przez nas wydatki bieżące. Mówię o tych wydatkach, które są subwencjonowane. A co z tymi kominami?
Proszę? Z kominami pierwotnie. A czy w jakim sensie z kominami? 10 tysięcy trzeba dać na kominy do Beberyny. No tak, proszę Państwa, no cały czas, że tak powiem, no, musimy inwestować, tak, w substancję, która jest czy przedszkolną, czy szkolną. Zawsze coś wychodzi, pewnych rzeczy też nie przewidzimy, prawda? Bo ostatnio był też w sierpniu na sesji kwestia zakupu pieca. No są pewne takie zdarzenia, które wychodzą i tak mówię, no też ciężko jest przewidzieć na etapie planowania, co wyjdzie w trakcie roku. No, po prostu piec się zepsuje, trzeba, że tak powiem, no 10 tysięcy znaleźć w budżecie, tak? Są kwestie spraw z sanepidem, prawda? Bo też cały czas sanepid kontroluje w całej Polsce, że tak powiem, i szkoły, i przedszkola. Przepisy się w tej materii, jak Państwo pewnie wiecie, zmieniają i w zakresie natężenia, i w zakresie ergonomii i tak dalej. I to nie jest tak, że to jest kwestia tego, że coś złego się dzieje, niebezpiecznego dla życia, zdrowia dzieci, ale wynika po prostu to ze zmiany przepisów. I my po prostu jak się zmieniają przepisy, coś się zmienia w zakresie, nie wiem, chociażby wyposażenia czy natężenia światła, no to my musimy dostosowywać się do tych przepisów, tak? I są zalecenia pokontrolne i w ramach, że tak powiem, posiadanych środków, no my musimy, że tak powiem, te zalecenia realizować. Drodzy Państwo, pewne rzeczy, no życie przynosi rzeczy zupełnie niespodziewane, bo tak jak przykładowo nie przeskoczylibyśmy tematu odbioru instalacji wentylacyjnej i kominów przez kominiarza, gdybyśmy nie uszczelnili tych kominów, trzeba było, powiedzmy, ponieść te koszty. Są to koszty stosunkowo spore, bo tych kominów tam, tych przewodów też trochę jest. Ja Państwu dam tylko taki przykład, że zakończona chyba, bo wczoraj bodajże kończyli, firma kończyła malowanie dachu w Olszynach, wynikła sprawa, że kratki wentylacyjne, które były zakładane 15 lat temu, plastikowe, po dotknięciu rozsypują się. Więc mówię, no to załóżcie nowe kratki, nie ma o czym mówić, ale zakładać nowe kratki, a to się prosiło założyć porządne, kwasoodporne, kajnerowe. No dobrze, kajnerowe, wszystko dobrze. Tylko, drodzy Państwo, kiedy mi zbilansowano, że jest, o ile się nie mylę, 164, to nikt by nie uwierzył, ja również, że tyle kratek jest na takiego. I to też pomnożyć przez te kilkanaście złotych, kratka już robi parę tysięcy złotych z montażu. No, ale to jest trwałe, no bo da się utlenić, bo to z czasem warunki atmosferyczne, to zrobić raz za porządnie. Panie dyrektorze, no, znalazły się pieniądze na malowanie dachu w Olszynach i w Brawnie. Teraz wiadomo na kominy, a kiedy milówka będzie skończona? Czy pan zakłada, że dokończą ten otynkowanie, ten tył, żeby ta szkoła ładnie wyglądała? Jesteśmy teraz, panie radny, na etapie tworzenia projektu budżetu i mamy, że tak powiem, zestawienie wielu zadań, które chcemy realizować w najbliższym roku bądź w następnym. Także na pewno będzie to kwestią dyskusji z panią skarbnik, z panem burmistrzem na etapie, mówię, tworzenia usłuchania budżetu. Ale mamy też na uwadze tego typu zadanie. Czyli w przyszłym roku. Znaczy ja tego nie umiem powiedzieć, prawda, bo to jest kwestia zbilansowania różnych potrzeb. Ale czy projekt już jest? No ale to państwo radni będzie decydować, co dla was jako radnych będzie, że tak powiem, najpilniejsze. No będzie jakaś propozycja budżetu, też na komisjach pewnie zestawienie zadań najpilniejszych do realizacji. Państwo będziecie podejmować też we własnym gronie decyzję, co jest najpilniejsze w danym momencie. Pan radny targuje. Drodzy Państwo, zobaczymy, tu trudno deklarować za rok, za dwa, za trzy. Trzeba to rozważyć. Mówiąc o elewacji, mówimy o estetyce. Mówiąc na przykład o Łoponiu, gdzie woda dostaje się do piwnic, mówimy już o bezpieczeństwie. Więc teraz trzeba się zastanowić, co wybrać. I na ile nas będzie stać, krótko mówiąc. Ja nie mówię, że Łoboń będzie pierwszy, milówka na końcu, proszę zrozumieć, tylko no jakaś gradacja, jakaś hierarchia tych robót musi być zachowana. W zależności od tego, jaką kasą będziemy dysponować. A myślę, że proszę Państwa, będzie na to czas jeszcze dyskusja przy posiedzeniach odnośnie projektu budżetu. Bardzo proszę. Jeśli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, to polegają one głównie na dostosowaniu wszelkich pozycji wieloletniej prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie. Dokonano również zmiany w limitach
oświatowych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Jednak ogólny limit wskazany w sentencji uchwały tej pierwszej podejmowanej przez Państwa 30 grudnia 2012 roku nie zmienia się. To są po prostu przesunięcia pomiędzy oświatowymi jednostkami budżetowymi. Jeśli chodzi o zmiany w załączniku numer 2, to dostosowujemy limit zobowiązań łącznych nakładów finansowych i limit wydatków do kwoty zabezpieczonej w budżecie dotyczących przedsięwzięcia budowa kanalizacji w miejscowości Wojnicz etap 4, to jest ten Prowoski. Dostosowujemy limit zobowiązań łącznych nakładów finansowych i limit wydatków do kwoty zabezpieczonej w budżecie dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wolnicz w ramach Funduszu Spójności. I tutaj dostosowujemy do aktualnego harmonogramu projektu już po rozstrzygnięciu przetargu, bo tutaj jeszcze to przedsięwzięcie nie było po przetargu, że tak powiem, dostosowywane. Następnie dostosowujemy limit zobowiązań łącznych nakładów finansowych, limit wydatków roku 2014 i 2015 dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Wolnicz. I dostosowujemy limit zobowiązań łącznych nakładów finansowych i limit wydatków, ale tylko roku 2015, dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą współudział w projekcie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975. Tutaj zmniejszamy wydatki po podpisanym aneksie, ale z tego, co otrzymaliśmy ostatnie informacje, ten odcinek drogi po przetargu będzie jeszcze tańszy, więc myślę, że jak aneks przyjdzie, to uchwale październikowej będziemy jeszcze raz dostosować ten limit, bo on będzie niższy. W tej chwili mamy 11 tysięcy, bodajże 250, natomiast ta kwota będzie, naszego udziału będzie jeszcze mniejsza, ale dokładnie jej jeszcze nie znamy. Poinformowano nas tylko, że po przetargu jest mniejsza, to już będzie pod obrady sesji październikowej. Więcej zmian już nie było. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Nie widzę. W takim razie, panie skarbniku, przechodzimy do uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP. Jeśli chodzi o tą uchwałę, to zwiększamy dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi o kwotę 2500 zł. I tutaj pan burmistrz już wspominał, że dotyczy to sprzętu, który będzie dofinansowany z Państwowej Straży Pożarnej. Pojawiła się taka, drodzy Państwo, okazja, nazwijmy to, dla tych jednostek, które są w krajowym systemie i jednostek tych, które zajmują się sprawami zabezpieczeniem zagrożeń powodziowych, ponieważ oni ze swoich pieniążków, które za kalendarze gdzieś nazbierali, zadeklarowali przekazanie na zakup tego sprzętu po te 2,5 tysiąca, no uważałem za stosowne, żeby dołożyć się do tego się dochodzi dotacja z Państwowej Straży Pożarnej. Dwa czy trzy urządzenia kupują, które są im niezbędne, między innymi jakiś tam ponton, nie ponton, czy jakieś inne rzeczy do transportu osób poszkodowanych. Tutaj w sentencji tej uchwały Państwo mają wpisaną kwotę 10 200, natomiast kwota faktycznego zwiększenia to jest tylko 2500, pozostała kwota była w poprzedniej uchwale, natomiast jak zmieniamy brzmienie punktu, to ja już muszę podać kwotę ogólną, dlatego też proszę tutaj zwrócić uwagę, że to kwota jest zwiększenia 2500 zł. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, kolejny projekt uchwały to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami na terenie gminy Wolnicz. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Ma pan rację, panie radny. No, ja właśnie. Niech się przyznać. Jak pan radny słusznie zauważył, oczywiście uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru wynika z ustawy o opiece do lat 3.
I faktycznie ta ustawa no, zobowiązuje nas do tego, no, by taki plan nadzoru przyjąć. No i na podstawie tego planu nadzoru będziemy, że tak powiem, kontrolować usługi świadczone przez dziennych opiekunów. Czyli przez miesiąc było bezprawnie. Nie. Panie Radny, niech Pan nie myli pojęć... Niech Pan nie myli pojęć kwestii ich funkcjonowania na podstawie umowy, która jest między Panem Burmistrzem a dziennym opiekunem, z nadzorem pedagogicznym tak naprawdę. Bo to, co Pan przeczyta, to jest nadzór pedagogiczny. Coś, co wynika z ustawy do lat 3, opiece do lat 3. Także nikt nie Pan nie myli pojęć. No, kwestia no, nadzoru z kwestią legalności. Tylko po miesiącu dopiero to... Będziemy no dobrze, panie radny, wie pan, no to jest plan nadzoru, który musimy, że tak powiem, przyjąć do tego, żeby, że tak powiem, móc oceniać. Wie pan, nie wie pan nie pytać, czy te zapisy w ustawie i tak dalej mają sens, czy nie mają, ale... No, ja nie pytam się o sens, tylko miesiąc za późno. Bo... Wie pan, ten zapis, od razu powiem, ten zapis był bardziej pomyślany w sytuacji takiej, w której dzienny opiekun opiekuje się dziećmi u siebie w domu, prawda? I tak ja odbieram zapis tej ustawy. Bo proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy poszli w kierunku instytucji dziennego opiekuna w mieszkaniach, tak? Czyli po prostu ktoś zgłasza się do nas, do rejestru jest wpisany, prawda? Dzienny opiekun i zajmuje się dziećmi we własnym domu. To tak naprawdę ten zapis ustawy umożliwia tak naprawdę wejście od tego domu, ocenę i tu mówimy tak naprawdę o takim wywiadzie środowiskowym. Natomiast w naszej sytuacji, mimo że opieka nad dziećmi do lat 3 jest w przedszkolu, tak dalej, tak naprawdę jest pod okiem nie tylko dyrektora przedszkola, też innych nauczycieli w tym przedszkolu, bo przecież oni tak naprawdę są w jednym pomieszczeniu, w jednej siedzibie jednostki przedszkolnej, ale mimo to ten zapis z ustawy no również tak naprawdę odnosi się w ogóle do dziennego opiekunów, stąd, że tak powiem, podjęliśmy decyzję taką, żeby jednak taką uchwałę o planie nadzoru nad dziennym opiekunem podjąć, mimo że tak mówię, ta uchwała nie będzie w pełni, że tak powiem, stosowana do sytuacji dziennego opiekuna przedszkola. Ładnie, tylko miesiąc za późno. No dobrze, panie radny. No. Ja nie jestem upierdliwy, ale pan o miesiąc za późno tą ten projekt ale to niczym nie skutkuje, bo tak naprawdę wie pan, pisze w ustawie, że pierwszą kontrolę pan robi do 3 miesięcy. Niczym to nie jest skutkuje. Dziękuję. Panie dyrektorze, kolejny projekt uchwały odnośnie rozliczania władz. Kolejna uchwała w zakresie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez inne niż gmina Wolnie niż osoby prawne. W tej uchwale mają Państwo w regulaminie w zasadzie zmiany kosmetyczne w części głównie dotyczącej szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia. Mamy takie dwie szkoły w Łoponiu i w Milówce i tam jest dopisany zapis dotyczący artykułu 22AE, z tego co ja pamiętam. I on dotyczy, jak Państwo pewnie wiecie, od tego roku szkolnego gmina Wolnicz, tak jak gmina samorządu, będzie otrzymuje dotacje na podręczniki. Także to jest zapis, który być musi, dlatego że dotacja, która jest wyliczana na podstawie wydatków bieżących, od tego jest odliczana po prostu dotacja, którą my otrzymujemy na podręczniki do szkół prowadzonych przez gminę Wolnicz. To jest zmiana, która niedawno się pojawiła, ale ona musi być wprowadzona. I to samo dotyczy załącznika numer 3, ponieważ w przyszłym roku będzie rozliczenie za rok dotacji za rok 2014. Załącznik numer 3, tam zostały poszerzone pola o kategorie wynikające z ustawy o systemie oświaty, bo tam oczywiście te zmiany są, że tak powiem, szersze w zakresie na to, na co mogą wydawać szkoły i placówki niepubliczne. To w zasadzie tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. W projekcie ten, co my przyjmowaliśmy w maju bodajże, a w tym, co będziemy przyjmować w przyszłym tygodniu, w jednym punkcie jest bodajże rozdział drugi punkt
czwarty 50% niepublicznym szkołom. A nie, to wyrzuciłem. To wyrzuciłem, ponieważ nie ma tych szkół u nas. Wyrzuciłem. Aha. Ten czyli to nie odnosi się do nas. Bo porównałem sobie jedno z drugimi i to brakowało mi. Ale tych szkół po prostu u nas nie ma. Także ja wyrzuciłem i dostosowałem tylko i wyłącznie te punkty do tych szkół, które dzisiaj funkcjonują na terenie gminy Wolnicz. Także ten punkt wyrzuciłem, bo tych szkół nie będzie u nas. Natomiast reszta zostaje, bo w maju tam myśmy dokładali w zakresie kontroli, z tego co pamiętam. Zostanie ZAS. No właśnie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jedno takie malutkie pytanie. Panie też, proszę bardzo. Paragraf 3, to rozdział 3, że osoba prowadząca przedszkole lub szkołę składa w Urzędzie Miejskim w Wolniczu wniosek o dotację nie później niż do 30 września. W roku poprzedzającego, a już jest mamy, który dzisiaj. A nie, to już powiem. Nie. Ten zapis, on wynika z ustawy o systemie oświaty i on jest zawsze składany przez każdą osobę prowadzącą. Już mówię dlaczego. Żeby dostać dotację od 1 stycznia, czy się jest placówką, która ma dopiero wpis, czy jest się placówką, która już funkcjonuje, ten zapis jest obligatoryjny i zawsze się składa informacje do 30 września roku poprzedzającego roku udzielenia dotacji, informacje o planowanej liczbie uczniów. To wynika i z ustawy, i z uchwały. I ten sam zapis był w poprzedniej uchwale. I wszystkie jednostki nasze publiczne czy niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia mają obowiązek składania tego do 30 września. Tak. I one będą składać, czy już złożyły przynajmniej część, prawda? 30 września mija wtorek, także jeszcze nie tyle mają czasu. Bardzo proszę. Czy jest Państwa pytanie jeszcze? Ten to jest troszkę kolejny projekt w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej tym razem. Tak, to jest to. Ta z kolei uchwała wynika z artykułu 13 ustęp 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku. Jak żeśmy zresztą ostatnio rozmawiali też na komisji, na sesji, na przełomie października, listopada będziemy chcieli zorganizować konkurs ofert na wychowanie przedszkole na terenie gminy Wolnicz. Żeby móc w wyniku tego konkursu, jeżeli oczywiście wybierzemy oferenta, żeby móc udzielić dotacji od 1 stycznia na warunkach wynikających z artykułu bodajże 90, tak, ustęp 1b i 1c, czyli mówię w skrócie 100% wydatków bieżących, bo niepubliczne mają 75. To żeby móc to zrobić, jak wynika z ustawy, to ja Państwu przeczytam ustęp 3. Rada Gminy w drodze uchwały może wyrazić zgodę na udzielanie dotacji, o której mowa właśnie w tym artykule 90, od 1 września 2014. Ponieważ w ustępie drugim, czyli wyżej, pisze, że dotacja w wysokości właśnie 100% może być udzielana od 1 września 2015. I to dopiero wtedy wchodzi do ustawy zasadniczej o systemie oświaty. Jeżeli chcemy wcześniej, czyli od 1 stycznia 2015, musimy podjąć uchwałę, czyli Państwo jako radni wyrażacie zgodę, żeby taką dotację w tej wysokości udzielić przy wszystkich konsekwencjach dla oferenta, prawda? Czyli jeżeli jest to przedszkole niepubliczne, no to oczywiście one od tego dnia będzie spełniać wszystkie warunki, jakim podlegają przedszkola publiczne. Czyli mówiąc najogólniej, złotówka za godziny powyżej podstawy programowej, stawki żywienia ustalane z organem dotującym, czyli z nami, no i tak mówię, inne kwestie już pedagogiczne w zakresie kuratorium, prawda, bo to też wchodzą te przepisy w zakresie nadzoru pedagogicznego, ale tak mówię, to już jest w kwestii kuratorium. To tyle w zakresie tej uchwały. Bo o niepublicznym przedszkolu to my mówimy tylko o Olszynach oczywiście. Znaczy ja Państwu tego nie mogę powiedzieć, czy to no, Olszynach, bo jak Pan wie, no to musi być konkurs transparentny i do tego konkursu mogą się zgłosić różne instytucje, różne osoby fizyczne. To żeby była jasność, to nie jest konkurs po przedszkole w Olszynach. Oczywiście osoba prowadząca niepubliczne przedszkole w Olszynach również może w takim konkursie wystartować, ale może wystartować każda osoba fizyczna bądź osoba prawna, która zechce prowadzić wychowanie przedszkole na terenie gminy Wolnicz od 1 stycznia 2015.
No ale to się nie wiąże z tym, że na przykład budynek przedszkola jest wynajęty stowarzyszeniu i to... A to nie ma nic do tego. Nie, no to ktoś składa ofertę, każdy może złożyć ofertę. Nie, i na podstawie oceny, że tak powiem, ofert złożonych, prawda? Bo to jest o ustawie o pożytku i o wolontariacie, będzie taki konkurs ogłaszany, na tej podstawie decydujemy, którą ofertę wybrać. No i wtedy, że tak powiem, no, ktoś na podstawie umowy z panem burmistrzem zobowiązuje się do prowadzenia wychowania przedszkolnego w oparciu o kryteria oczywiście ustalone w konkursie od 1 stycznia 2020. Czy przedszkole, czy Stowarzyszenie Wołczyna dochodzą do pana takie głosy, że Stowarzyszenie wyraża chęć przejścia na od 1 stycznia na tę formę płatności, co pan mówi, że 100% i złożówkę od... Nie, tak, oczywiście. No, nie ukrywam, że były zgłaszane przez pana dyrektora Samborskiego sugestie, że byłby zainteresowany, jeżeli byśmy mieli takie procedury w zakresie właśnie wychowania przedszkolnego, czyli 100% finansowania, że byłby zainteresowany zgłoszeniem takiej oferty do konkursu. Także są zainteresowani z tego, co wiem. Bo... Tak, czyli musi od stowarzyszenia wyjść taka chęć. Znaczy nie, konkurs będzie ogłoszony przez pana burmistrza i oni mogą złożyć jedną z ofert. Czy będą jedyni, czy będzie to kilka ofert, a następnie komisja konkursowa powołana zarządzeniem pana burmistrza będzie oceniać, prawda, złożone oferty. Są pytania jeszcze? Nie widzę. Panie dyrektorze, ostatnia tutaj pańska uchwała. Tak, no ja już tutaj zacząłem właśnie o tym mówić, bo tą uchwałę teraz to mówiliśmy o wyrażeniu zgody, a następna uchwała to jest właśnie o regulaminie otwartego konkursu ofert. I to też wynika z przepisów oświatowych, że państwo jako Rada Miejska jesteście zobligowani do tego, żeby taki regulamin przyjąć i na podstawie tego regulaminu będzie ogłoszony przez pana burmistrza konkurs ofert. No i ta uchwała, tak mówię, to jest konsekwencja tej uchwały wcześniejszej, którą państwo przyjmujecie, żeby móc rozstrzygnąć konkurs ofert na podstawie tego regulaminu, należało właśnie podjąć uchwałę wcześniej o udzielenie dotacji od 1 stycznia 2015. Dziękuję. Czy są pytania do pana dyrektora? Proszę państwa, jeszcze ostatnia uchwała, która tutaj została przedstawiona przez pana burmistrza, to projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Cywilnego do spraw wodociągów i kanalizacji w Brzesku. Panie burmistrzu. Proszę państwa, 2 minuty już pani Kreśka Jenko.